No dobry wieczór wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Muszę Wam na samym początku zdradzić tajemnicę. Myślałem już, że będzie normalnie, że szósty wieczór z piosenkami to już nabrałem wprawy. Troszeczkę nabrałem, bo wiem już, że widzicie mnie i słyszycie. Znaczy mam taką nadzieję, ale do tej pory mnie widzieliście i słyszeliście, czyli w jakiś sposób opanowałem tę trudną sztukę podłączania tych wszystkich rzeczy, które Wojtek Szymański potrafi. Niemniej jednak okazało się, że specyfika tego mojego grania cotygodniowego spowodowała, że za nami już 55 zagranych piosenek i zaczęły się schody. Bo okazało się, że te wszystkie pieśni, które znałem najlepiej i lubiłem najbardziej i znałem na pamięć, one się powoli wykruszają. Kiedyś, jeszcze 10 laty, potrafiłem grać po 10-12 godzin bez przerwy, jedynie z pamięci. Z czasem to kozactwo poetycko-muzyczne uległo zmniejszeniu. Wraz z PESEL-em uległo dezaktualizacji. I się okazało, że do kolejnych śpiewograń, to żeby Wam przedstawić te piosenki, które najbardziej lubię, będę się musiał trochę przygotowywać chyba, więc musicie mi wybaczyć, jak się gdzieś rypnę. Tym bardziej, że dobór piosenek dzisiaj na to dzisiejsze śpiewogranie jest taki dosyć przekorny. Myślę, że poznacie kilka nowych pieśni. Myślę, że mogą nam towarzyszyć dzisiaj okoliczności dodatkowe. Na przykład, ponieważ jak wiecie, zbliża się noc sylwestrowa. W Poznaniu już od dobrych 2 tygodni ta noc sylwestrowa trwa. Wczoraj o 1:00 w nocy pod balkonem wybuchło kilkanaście petard, co mojego Dżunka doprowadziło do palpitacji serca niemalże. Niestety, to wcale nie jest takie całkiem śmieszne. Powiem o tym jeszcze później. Ale musicie się liczyć z tym, że jeżeli gdzieś w Poznaniu wystrzeli w tym momencie jakaś petarda, to z całą pewnością będziemy mieli dodatkowe elementy akustyczne na nagraniu w postaci Dżuna, który z takim 5-sekundowym opóźnieniem reaguje na każdą petardę petardą głosową. Kochani, Wigilia Sylwestra. Jutro wszyscy, prawdopodobnie albo wielu z nas, będzie świętowało przejście tego starego roku w rok nowy. Różnie się spędza ten czas. Ja zwykłem te sylwestry ostatnimi laty, odkąd zakochałem się w gitarze i w piosence poetyckiej, spędzać z przyjaciółmi w różnych pięknych miejscach w górach. Przed kilkoma laty jeździłem w Bieszczady, w Beskidniki. W tamtym roku miałem przyjemność być u Jarka pod samiejskimi Tatrami. A w tym roku nie wiem jeszcze, co tam się wydarzy. Do ostatniej chwili będę się zastanawiał, co zrobić z tym dniem. W każdym razie specyfika dzisiejszego spotkania jest taka, że przed tygodniem byliśmy przed Wigilią, bo Wigilia Wigilii. No kto jest głównym bohaterem Wigilii, no to myślę, że i wierzący, i niewierzący doskonale wiedzą. No i dobór piosenek, i specyfiki, i charakterystyki tamtego śpiewogrania no był mocno dopasowany do okoliczności powitania tego wyjątkowego gościa. No ale co jest najważniejszym elementem dnia jutrzejszego? Głównym bohaterem, niestety, no poza fajerwerkami oczywiście. Jeśli tak głębiej zastanowić się, muszę Wam zdradzić jeszcze jedno. Jestem totalna noga chemiczna. Ja znam tylko dwa wzory, właściwie znałem tylko dwa wzory. Z H2O i CO2 chyba. I to tyle. Chemii ogólnie totalnie nie ogarniam, ale jest taki wzór, który w miarę ogarniam i myślę, że wielu z Was ogarnia. Ten wzór wyraża głównego bohatera jutrzejszego wieczoru dla odmiany. U pióra i gitary Mateusz Rulski-Bożek. No i piosenka o pewnym wzorze chemicznym, który myślę, że wielu z Was się kojarzy z zabawą sylwestrową. Ta piosenka nosi tytuł zagadkowy C2H5OH. Najlepszy trunek to C2H5OH. Myją ze szwagrem w kotłowni pędzim. On po niej śmieje się, a ja po niej szlocham. Et barabara, oba mamy równe chęci. Do naszej C2H5OH. Jak chętni panie do tańca proszę, o jaką daje do życia chęć. Samogoniona C2H5, gdy ci się mina zrobi długa, szklaneczka jedna, szklaneczka druga, i
cały świat się nazad kocha. Kto ci to da, jak nie C2K5 Ocha? Po naszej C2K5 Osze, ja chętni panie do tańca proszę. O, jak oddaję do życia chęć, samogoniona C2K5. Tylko czasem na kotłowni paw przeleci, na kupie węgla miałknie biała myszka. Lecz niech się boją myszy, baby oraz dzieci, my dumnie leżym w rytm marsza w kiszkach. Do naszej C2K5 Osze, ja chętni panie do tańca proszę. O, jaką daję do życia chęć, samogoniona C2K5. I tylko żal mi, żeś wyjechał w dal na dłużej i dał gadowi na kajaku ogryźć tył. Tyś jeden znał się na aparaturze, jakżebym chciał, żebyś tu był. Najlepszy trunek to C2K5 Ocha. My ją ze szwagrem w kotłowni pędzili. On po niej śmieje się, a ja po niej szlocham. Łzy mi osusza nad balonem stodą kili. To tak na przywitanie, pół żartem, pół serio. C2K5 Ocha, piosenka Mateusza Ruskiego-Bożka. Taka właśnie sławiąca jutrzejsze wydarzenia, których głównym bohaterem będzie właśnie ten wzór, podejrzewam. Ja przy tej okazji chciałbym serdecznie pozdrowić moich wszystkich przyjaciół w Starym Bosewie. Tam jest wielu z was, którzy nieraz raczyli ciszę i mnie osobiście swoimi wytworami właśnie opartymi w dużej mierze o ten wzór. Bardzo sobie to chwalę, muszę przyznać. Do dzisiaj wszystkie te kawówki, wiśniówki wspominam pięknie. Tylko uważajcie, żeby nie przesadzić Sylwestra, bo co roku się widuje takich, co przesadzili. I potem człowiek od samego rana ma dylematy, jak to pięknie opisuje pan Andrzej Poniedzielski, kiedy człowiek się obawia, że może spaść na podłogę z wysokości dywanu. Albo na przykład nie ma świadomości tego, że można leżeć na podłodze bez podtrzymywania się. I dochodzi do takich sytuacji, że patrzysz na małego chłopca, który podrzuca sobie złotówkę i to nawet nie jest ten tragiczny hałas, który wywołuje furkocząca złotówka w powietrzu, tylko ten paniczny lęk przed tym, co się wydarzy, kiedy ona spadnie na ziemię. No, pan Andrzej Poniedzielski jest absolutnym mistrzem tego typu opowieści alkoholowych. Jeszcze jedna mi się podoba bardzo anegdota, jak to Polacy muszą bezpośrednio po Sylwestrze zaprząc całą swoją inteligencję, elokwencję, całe życiowe doświadczenie zdobyte w odpowiedzenie sobie na jedno zasadnicze, podstawowe i najważniejsze w tym fatalnym poranku pytanie. Alka Prim czy Alka Zelcer? I do tego wszystkiego jest to pytanie absolutnie bezzasadne. Od zawsze wiadomo, że Alka Zelcer, bo się ciszej rozpuszcza. Ja jednakowo życzę wam, żeby wam te poranki posylwestrowe przebiegły być może łagodniej niż pan Andrzej opisuje w swoich skeczach. Kochani, wracamy do liryki, od takiego, powiedzmy sobie, komedii. Dzisiaj bym tak przeplatał te liryczne pieśni podsumowujące ten rok, bo to taki moment podsumowań. Wiadomo, że od jutra wszyscy będziemy się odchudzali i odnawiali, i będziemy nowymi ludźmi, tak do 3 stycznia mniej więcej. Natomiast póki co podsumowujemy ten poprzedni. No i takie obawy są nie tylko waszym, nie tylko moim udziałem, ale też były udziałem Bartosza Paltona Zalewskiego, mojego serdecznego kolegę ze scen poetyckich, basistę Domu o Zielonych Progach, obecnie za granicą. Bartek, jeżeli gdzieś tam kiedyś byś słyszał,
to po pierwsze serdecznie się przepraszam, że zepsuję twoją piosenkę, a po drugie chciałem powiedzieć, że jest piękna i podzielić się z przyjaciółmi, ze słuchaczami, ze współśpiewającymi takim utworem z projektu W górach jest wszystko, co kocham, zatytułowanym Obawy przed końcem roku. Podywanie smchów zrudziałych, cicho stąpa jesień i szeleszcząc po kolanach w złotych liściach brodzi. Na ramionach nić pajęczą, wiatr nosi po lesie lato szlakiem ptasich kluczy. Powoli odchodzi. Blady świt w bliste kożuchy ubiera polany, chmur tabuny pędzą spięte ostrogami wiatru. Heliosowy rydwan ugrzązł w polu zaoranym, już ostatni koncert świerszczy płynie z gór. Pierwszy mróz już lodem skuty moczar. Pierwszy mróz zamarzły łzy w mych oczach. Cóż mi z tego, że wszystko chwilowe jak kwiat, który słońca łyk otrzymał na jesienną porę. Cóż mi z tego, że rok ten pełen pięknych dat, gdy wraz z ziemią zamarznę w grudniu przed wieczorem. Ze mną na spacer pójdzie w środku nocy, kto słowo zamieni czasem po południu. Kto mnie dziś zapewni, patrząc prosto w oczy, że przynajmniej pamięć nie zamarznie. Wszystko chwilowe jak kwiat, który słońca łyk otrzymał na jesienną porę. Cóż mi z tego, że rok ten pełen pięknych dat, gdy wraz z ziemią zamarznę w grudniu przed wieczorem. Kto ze mną na spacer pójdzie w środku nocy, kto słowo zamieni czasem po południu. Kto mnie dziś zapewni, patrząc prosto w oczy, że przynajmniej pamięć nie zamarznie w grudniu. Nie zamarznie. No cóż, pozostaje mi mieć nadzieję, że tego typu obawy przed końcem roku, jak Bartka, nie trapią was, bo pieśń nostalgiczna i dość smutna w swoim wyrazie. Ale też tak bywa w poezji, jak już wiecie z tych moich śpieworeń, nie tylko. Jest takie powiedzenie dobre, bo smutne. No i rzeczywiście duży ładunek Koenów na ogół w tych pieśniach, które grywam, gdzieś tam się pojawia. Koen, wiadomo, waluta wszystkich rzewnych śpiewograjków, takich właśnie jak ja. Dzisiaj dla odmiany więcej pieśni radosnych, no bo też moment taki przedsylwestrowy, kiedy to raczej się radujemy niż smucimy. Przynajmniej taką mam nadzieję, że to jest waszym też
udziałem. Od Oli Kamieńskiej jeszcze miałem pozdrowić całe bosewo stare, które tam się zebrało. I ja mam wrażenie takie dziwne, że przerywam wam takie prawdziwe śpiewogranie, jak powinno być przy świecach i z ludźmi, z dużą ilością przyjaciół. Takim na pół żywo. No ale może chociaż na godzinkę. W ten sposób mogę z wami pobyć i pośpiewać sobie, bo wierzę w to, że gdzieś tam śpiewacie. No i mam nadzieję, że wszyscy inni też, którzy oglądają i słuchają, też sobie gdzieś tam podśpiewują to, co znają. Ja z góry przepraszam, że te dzisiejsze piosenki może będą mniej znanymi pieśniami, no ale taki dobór, bo i też data taka specyficzna. Za tydzień postaram się wrócić już do takich pieśni, które myślę, że zdecydowana większość z was będzie znała lepiej. Chociaż przemycać cały czas będę pieśni mało znane, bo chciałbym, żeby taką głównym celem tych moich śpiewograń było to, żebyście mogli te piękne pieśni poznać, bo jest ich tyle i takich fajnych, że jak przejrzałem mój śpiew i na okoliczność przygotowań do spotkania kolejnego z wami, to okazało się, że tam jest 1500 piosenek, z których na ogół na śpiewograniach gra się 50, 60, a potem trzeba iść spać, bo nikt już nie ma siły. I to jest najczęściej te same 50-60, dlatego postanowiłem tutaj przełamać się i pograć takie pieśni, które grane są rzadziej. No i dla odmiany piosenka bardzo jasna w wyrazie, zespół może nietypowy na poezję śpiewaną, mianowicie Harlem. No i utwór, który myślę, że część z was zna, odwołujący się do spraw wiary i metafizyki, czyli takich spraw, które również dla wielu z was, dla wielu z nas przy okazji podsumowań rocznych myślę, że bywają ważne. Dla wielu są ważne, dla niektórych bywają ważne. No i tyle, po prostu Kora. Rozmawiałem z korą drzewa, ona drzewo dobrze zna. Powiedziała cicho, dotknij ręką nieba. Wyciągnąłem w górę ręce, niebo dało ciepły deszcz. Zwariowałem, jakby deszczu było trzeba. Zapytałem kiedyś wróżkę, czy mi nie zabraknie sił. Nie zabraknie, tylko dotknij ręką nieba. Rozrzuciła karty w koło, ja wybrałem jedną z nich. Skąd wiedziała, że tej jednej tylko trzeba. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr. Policzyłem kiedyś wszystko, co mi dało dobry znak. Pod stopami jeszcze mocniej czułem ziemię. Wyciągnąłem w górę ręce, padał boski dobry deszcz. Już wiedziałem, nigdy, nigdy się nie zmienię. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr. Każdy rok i każdy dzień ma w życiu sens. Każdy śmiech i cichy płacz nie dziwią mnie. Rzeki szum, kamienia szept, rozumiem już. Bez słów, bez żadnych zbędnych słów. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Mam tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr.
siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr. Oczywiście tradycyjnie, tak jak po poprzednich 5 śpiewograniach, które można znaleźć gdzieś na mojej stronie, na portalu Facebook albo na YouTubie, zamieszczam w komentarzu pod postem, w którym można sobie te śpiewogrania, te wcześniejsze i te dzisiejsze też będzie można obejrzeć czy posłuchać później. Zamieszczam śpiewnik z tymi piosenkami, które danego wieczora zagrałem w takiej wersji, w której ja je zagrałem, bo też musicie mieć świadomość tego, że wersje oryginalne tych piosenek mogą się różnić nie tylko z lekka linią melodyczną, ale również akordami, tonacją. W związku z tym ja zamieszczam do tej wersji, którą gram tutaj, którą mam przed sobą, żeby pewną kompatybilność zachować, to jest dla mnie wersja optymalna. No ale każdy z Was może sobie te akordy dopasować, bądź to do oryginalnego wykonania. Wielu tych piosenek można posłuchać w internecie w oryginalnych wersjach szczęśliwie. Niektóre tylko są trudne do zależnienia, ale służę pomocą, jeżeli ktoś chce usłyszeć oryginał. Polecam serdecznie te pieśni, ręczę za nie, że są to pieśni ważne dla mnie i mam nadzieję, że przez ten pryzmat albo inny jakiś również będą ważne dla Was, pod to wszystko robię. Piosenka grudniowa to piosenka zespołu o przekornej nazwie Pod Dudą, pewnie skojarzenie z grupą znaną z Krakowa Pod Dudą nie jest przypadkowe. Pod Dudą zespół z Łodzi, święcący triumfy na Japie przed laty, obecnie chyba w takim spoczynku artystycznym niestety. No i piosenka grudniowa, którą miałem zagrać przed tygodniem, bo ona nawiązuje do świąt, ale jest to taka piosenka przekrojowa, która poprowadzi nas od jesieni przez święta aż po Nowy Rok, który tutaj jest właśnie puentą w tym tekście i w związku z tym postanowiłem zachować tę piosenkę właśnie na dzisiaj wraz z jej refrenową puentą. No i pieśń również może być Wam nieznana, ale posłuchajcie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja ją lubię i też to jest taka piosenka do grania chyba raz w roku. Znad miasta odchodzi jesień, przestał padać deszcz, już się świat nie topi w łez kałużach. Ulice całe w liściach, kolory spadły z drzew i znaczą drogę zimie jarzębinowym sznurem. Przetrzeszczywe ciepło dłonią, tęsknym okiem będziesz wypatrywać świąt. Może wzrok poniesie ponad dachy, tam nadchodzi nowy. Może lepszy rok, tam nadchodzi nowy rok. Na rogu przyodziany ktoś w czerwony strój, pan siwobrody słodycze dziś rozdaje. Łakociem wypełniony prosty lniany wór i wszystkie dzieci już biegną za Mikołajem. Przetrzeszczywe ciepłą dłonią tęsknym okiem będziesz wypatrywał świąt. Może wzrok poniesie ponad dachy, tam nadchodzi nowy. Może lepszy rok, tam nadchodzi nowy rok. I wreszcie przyszła zima, zaczął padać śnieg, zatańczył z wiatrem walca wśród kominów. Śnieżno-białe pyły, znów miasto stroi się w neonów blask
lata na witrynach. Przez szczęśliwe ciepło dłonią tęsknym okiem będziesz wypatrywał świąt. Może wzrok poniesie ponad dachy, tam nadchodzi nowy. Może lepszy rok, tam nadchodzi nowy rok. Tam nadchodzi nowy. Może lepszy rok, tam nadchodzi nowy rok. Może lepszy, może gorszy. No, chciałoby się, żeby każdy kolejny był lepszy niż ten poprzedzający. Nie wiem, jaki ten mijający był dla was. Dla mnie był to rok trudny. Trudny rok z kilku powodów. Taki najbardziej może taki charakterystyczny to jest taki, że dość równe urodziny w tym roku obchodziłem. Urodziny, w których to podobno wypadałoby, żeby chłopiec stał się w końcu mężczyzną. Te urodziny, które w tym roku obchodziłem, do tego bardzo symbolicznie namawiają. Nie udało się to szczególnie w tym roku. Może w przyszłym się uda. Niemniej jednak pielęgnuję intensywnie to dziecko w sobie, Bachora Wrednego, skutecznie. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale inaczej nie umiem. Rok trudny, bo rok weryfikacji przyjaźni. Rok przedefiniowania dla mnie wielu spraw takich, które wydawały mi się przez, no może nie 40, ale jakąś tam świadomą część życia. Wydawało mi się, że dobrze interpretuję ludzkie odczucia, a okazało się, że nie. Że tak naprawdę niewiele wiem o przyjaźni i o lojalności, o prawdziwości, o uczciwości, o wielu rzeczach. Taka refleksja. Nigdy nie jest za późno, żeby się nauczyć czegoś o ludziach i o sobie zarazem. Dlatego też trudny rok. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pokory każdemu się trochę przyda w życiu. Dobra strona tego, takiej weryfikacji jest taka, że człowiek później wie, z kim warto, a z kim nie warto iść przez życie. No ale najważniejszą refleksją związaną z byciem nieszczęśliwym 40-latkiem jest taka, że człowiek zaczyna myśleć o tym, że nie jest śmiertelny, że jednak ten wiek gdzieś tam postępuje i czy to jest tylko cyfra w PESEL-u, czy też odczucia, czy też łamanie w kościach, no to zaczyna człowiek myśleć o tym, że rzeczywiście chyba ten proces młodości stabilnej, jak to pan Andrzej Poniedzielski ponownie się posłuży cytatem, młodość stabilna to jest właśnie taka, którą się przechodzi po 40. No i dlatego taka piosenka do słów Boba Dylana, który o młodości wie wszystko, dlatego że do dzisiaj jest młody, mimo że lat ma chyba ze 148. W te 148 lat miał czas, żeby napisać 100 tysięcy piosenek. Wiele z nich zostało przełożonych na różne języki, w tym język polski. No i tutaj proszę bardzo, Apolinary Polek, który był już przeze mnie grany przy okazji kołysanki dla nieznajomej przed 2 tygodniami. Tym razem jako tłumacz piosenki Boba Dylana, no, którą dedykuję wszystkim tym, bo właściwie to jest taka uniwersalna piosenka, bo może poza najmłodszymi, którzy raczej wydaje mi się, że mimo wszystko nie słuchają takiego starego dzioda jak ja z gitarą, no to chyba wszystkich nas, niezależnie od tego, czy mam lat 20, 30, 40, 50, 60 i dalej, każdy by się chciał nie starzeć. Ale starość to nie jest tylko biologiczny proces, to jest również proces psychofizyczny i wydaje mi się, że o ile z tym biologicznym jest trudno walczyć, to z tym psychofizycznym można i należy i warto. I tego wam wszystkim serdecznie życzę słowami Boba Dylana, przetłumaczonymi przez Apolinarnego Polka, czyli Pawła Leszczuka. Taka piosenka. Nie starzeć. Niech cię Bóg ma w swej opiece, niech odpłyną myśli złe, żebyś umiał wspomóc innych i dał innych wspomóc cię. Żebyś z drogi swej nie zbaczał ani na jawie, ani we śnie, i żebyś mógł albo mogła nie starzeć się.
zdarzyć się. Nie zdarzyć się. Żebyś mu nie starzeć się. Żebyś dojrzał do prawości i do prawdy dojrzał też. Żebyś mógł każdemu prosto mówić zawsze to, co chcesz. Żebyś mógł roztaczać dobroć pośród tych, co czynią źle. I żebyś mógł nie starzeć się. Nie starzeć się. Nie starzeć się. Zawsze wiedział o tym, że nie jesteś nigdy sam. Żebyś zawsze miał oparcie, kiedy wieją wichry zmian. Niechaj pieśń twojego serca nigdy nie opuszcza cię. I żebyś mógł nie starzeć się. Nie starzeć się. Nie starzeć się. Żebyś mógł nie starzeć się. Nie starzeć się. No to w takim razie tego życzę wam najbardziej, bo to chyba takie najbardziej uniwersalne życzenia, jakie sobie można wyobrazić. Tak jak wspomniałem, większość z nas chyba nie jest dziećmi już. Nie wiem, kto nas tam ogląda po drugiej stronie telefonu, pleców mojego telefonu w zasadzie. Bo tradycyjnie nie widzę was i zawsze mnie to tak niepokoi, bo przez to, że nie widzę, co piszecie i nie widzę, czy piszecie, to na przykład nie wiem, czy dzisiaj skończyła bateria w telefonie, co dzisiaj jest bardzo prawdopodobne. Albo nie wiem, czy wszystko dobrze włączyłem, albo nie wiem, czy na przykład ktoś do mnie nie zadzwonił i nie rozłączył tego połączenia i takie oto stresiki. W każdym razie nawet w jakiś sposób jest to stymulujące. Pokory się uczę w ten sposób, że tego naprawdę nie wiem, nie umiem. Może się kiedyś nauczę i będę pewny siebie siadał, wszystko umiał i wiedział, jak podłączyć. Póki co, dobrze, że mam grzańca galicyjskiego. A to dlatego dobrze, że teraz chyba najtrudniejsza dla mnie piosenka na świecie, bo piosenka, którą napisałem, parafrazując bardzo znaną piosenkę Pawła Domagały, weź się przytul chyba. Jeśli tu piosenka sprawdzałem na YouTubie, 133 miliony odsłon. Przekosmiczna ilość. Nic dziwnego zresztą, bo to słodka piosenka, bardzo fajna. Trochę już teraz chyba moda na nią minęła, ale przez krótki czas był to rzeczywiście hicior, zasłużenie fajne. No i na okoliczność tego, o czym wspominałem, dzisiaj wszyscy strzelają, jutro wszyscy będą strzelać. Powiem tak, ja właśnie z perspektywy 40-latka już nie jestem naiwny i mam pełną świadomość tego, że tego typu apel żartobliwy, choć ważny, zmieni cokolwiek w temacie strzelania w Sylwestra u tych, którzy tradycyjnie strzelają, albo nie mają zwierząt, albo lubią strzelać, albo mają dzieci, które lubią, jak strzelają, tatusiowie, albo są dziećmi i lubią strzelać po prostu tak, jak ja lubiłem.
to się nic nie zmieni, tak? Każdy z tych, którzy taką decyzję podjęli, na pewno strzelać będą. Więc ten mój apel w zasadzie jest skierowany chyba nawet bardziej do tych wszystkich, którzy i tak by nie strzelali, bo mają swoje zwierzaki, koty, psiaki, żeby zwrócili większą uwagę na to, jak można im pomóc w ten wieczór, bo świata nie zmienimy. Zawsze ktoś będzie strzelał tymi fajerwerkami i te zwierzaki, które kochamy, którym jesteśmy w stanie pomóc, możemy coś dla nich zrobić tego wieczoru. Na przykład poświęcić ten wieczór, nie strzelać właśnie z szampana, z fajerwerków i tak dalej, tylko pojechać ze zwierzakiem gdzieś na przykład za miasto do lasu na ten krótki czas, a potem powrócić do zabawy, kiedy się wystrzały spełnią. No cóż, ja wiem, że to jest dla większości osób imprezujących niemożliwe albo bardzo trudne, no ale ja uważam, że mając zwierzaka, z którego się bardzo kocha, który nas kocha, mamy nie tylko z jego strony obowiązki, którym to obowiązek jest bezwarunkowe kochanie nas obowiązkiem jest, ale mamy też obowiązki względem tych zwierząt. Takie na przykład, żeby postarać się im zadośćuczynić w jakiś sposób. Są leki, które można podać zwierzakom uspokajające. A w tamtym roku ktoś mi podpowiedział taki patent fajny, który całkiem nieźle zadziałał na mojego pieska przynajmniej. Mianowicie, ja wam potem zamieszczę to zdjęcie, jak to się robi fachowo. Trzeba obwiązać psa szalikiem w taki sposób dość ciasny i dość skomplikowany. Wygląda to przekomicznie, zobaczycie na zdjęciu. Co to powoduje? Powoduje to to, że pies jest zdziwiony. A ponieważ przeciętne zwierzątko czterokopytne, jak mój Dżunek, ma na ogół jedną szarą komórkę do ogarniania tego typu dziwnych sytuacji, to jak ona jest zajęta rozkminianiem, dlaczego jest obwinięty szalikiem i wszystko go ciśnie, to podobno nie zauważa fajerwerków. W tamtym roku to sprawdziłem, to się tak połowicznie, powiedzmy sobie, sprawdziło, bo rzeczywiście Juno przez dłuższy czas był zadziwiony, ale gdzieś w połowie fajerwerków sobie przypomniał, że jednak bardziej się boi niż dziwi i zaczął panikować. Ale muszę przyznać, że byłem zaskoczony tym, że rzeczywiście związanie psa szalikiem powoduje na tyle dużo zaskoczenia u tegoż zwierzątka, że jest skłonny chociaż część fajerwerków w ogóle przegapić. Ale poza dużo już gadam. W każdym razie podajcie zwierzakom jakieś leki uspokajające, weźcie je za miasto, a w ostateczności obwincie je szalikiem albo zadbajcie o to, żeby nie były same w tym momencie, gdzie będziecie gdzieś tam sobie balowali i strzelali bądź nie strzelali, żeby wasze zwierzaki nie wpadały w panikę, bo pamiętajcie, że co roku kilkaset zwierzaków umiera na zawał serca. Z tego właśnie powodu, że strzelamy. Także to wcale nie są żarty. No i taka parafraza piosenki, którą napisałem, parafrazując słowa i melodię Pawła Domagały. No i posłuchajcie. Ciągle chodzę za tobą krok w krok, bo gdzie indziej miałbym iść. Ja nie szukam, ja wszystko mam, potrap mocno za uchem i więcej nie trzeba mi nic. Od spacerów ja ciebie mam, największą radością jest z tobą być cały czas. Ja się nie boję, ja się nigdy nie boję. I tylko nie strzelaj w Sylwestra, bo wtedy to tak. Weź nie strzelaj, weź mnie przytul, weź na spacer, weź gdzie bądź. Weź do lasu, byle dalej, będę z tobą szedł krok w krok. Weź nie strzelaj, weź mnie przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Tak się boję tych wystrzałów, kto wymyślił nowy rok. Nie chcę wolności, chcę blisko być. Wolności ja nie chcę, miłości tak dużo mi daj. Nie chcę luksusu, wystarczy spacer. Pochodzić, pobiegać, pomerdać, powąchać i spać. I nie strzelaj w Sylwestra, kiedy tłumy na mieście, ty lepiej do lasu mnie weź. Ja nic nie chcę, ja wszystko mam,
wszystko mam. I ciebie, i miskę, i więcej ja nie chcę już nic. Weź nie strzelaj, weź mnie przytul, weź na spacer, weź gdzie bądź. Weź do lasu, tyle dalej, będę z tobą szedł krok w krok. Weź nie strzelaj, weź mnie przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Tak się boję tych wystrzałów, pomyśl o mnie w nowy rok. Pomyśl o mnie w nowy rok, pomyśl o mnie w nowy rok. Weź nie strzelaj, na melodię weź nie pytaj. Autorstwo, jak wspomniałem, Pawła Domagały. Taka piosenka z popkultury, ale uważam, że całkiem zgrabna i słodka w swoim wyrazie. W oryginale, bo moja to już z przesłaniem. Kochani, koniec roku ma to do siebie w ogóle, że zawsze poza podsumowaniami jakiś taki podskórny lęk nam towarzyszy. Ja pamiętam jeszcze, jaki lęk towarzyszył społeczeństwu w roku 1999, kiedy to przechodziliśmy w lata 2000 i mieliśmy mieć milnijną pluskwę, miały się wyłączyć wszystkie komputery na świecie i tym podobne rzeczy. Później w roku 2012 oczekiwaliśmy wszyscy gremialnie końca świata. Tak miał nastąpić. Miało nastąpić takie wydarzenie, o ile mi przynajmniej wiadomo, nie nastąpiło. Chyba, że nastąpiło, a coś przegapiłem. I nie mam po drugiej stronie tam nikogo tego telefonu. Jak też tak bywa w filmach science fiction. Czesław Miłosz zmierzył się kiedyś, być może pod wpływem takich właśnie lęków, żeby rozwiać poetycko nasze prozaiczne obawy. I napisał taki wiersz, który nosi tytuł Piosenka o końcu świata. W dźwięki ubrał Wojtek Leśniak tę piosenkę i z rzadka ją grywa, a szkoda wielka, bo ja osobiście bardzo ją lubię. No i taka pieśń optymistyczna w wyrazie, no i bardzo poetycko-miłoszowa. No posłuchajcie, Piosenka o końcu świata. A sobie jeszcze nastroję troszeczkę, bo co prawda śpiewogranie w swoim wyrazie jest turystyczne, ale bez przesady. Świata. Pszczoła krąży nad kwiatem na nasturcji. Rybak zanurza w morzu błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się ryny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, a pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków archanielskich tron, nie wierzą, że stanie się już. Dopóki słońce i księżyco w górze, dopóki czmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że stanie się już. Dopóki słońce i księżyco w górze, dopóki czmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że stanie się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. I tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie.
tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, on ma inne zajęcie, powiada przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. I tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Nie miałbym, przyznam, nic przeciwko temu, gdyby innego końca świata nie było, przynajmniej za naszej tu kadencji. Wolałbym nie przeżywać tegoż zakończenia. Chociaż tak na dobrą sprawę, dla każdego człowieka, który opuszcza ten ziemski łez, padł, to jest jego prywatny koniec świata w jakimś sensie. Ale to już zależy od wiary i niewiary w przyszłość, w bardzo różnych jej wymiarach. No i nawiązując do tej wiary i niewiary właśnie, pieśń, którą bardzo lubię, piosenka do słów i muzyki Piotra Bachorskiego z nieistniejącego już zespołu, niestety, nieistniejącego zespołu Dnieje, którą później przysposobił zespół Dom o Zielonych Progach i znajduje się ona obecnie w repertuarze Wojtka Szymańskiego i Dom o Zielonych Progach właśnie. Polecam serdecznie tę piosenkę, bo ona jest bardzo mądrą pieśnią, taką uniwersalnie traktującą wiarę, bo Bóg w tym wymiarze, który Piotr Bachorski w swojej pieśni opiewa, nie jest Bogiem nachalnym, nie jest Bogiem przypisanym, nie jest Bogiem nazwanym, takie mam przynajmniej subiektywne odczucie, ani zawłaszczonym przez żadną z religii. I takiego Boga chyba lubię najbardziej, takiego właśnie, który jest dla każdego, a nie tylko dla spełniających określone religijne kryteria. Taki utwór, utwór zawiera solówkę. Ja nie jestem absolutnie gitarzystą, zwłaszcza solowym. Od tego są zdecydowanie lepsi gitarzyści. Serdecznie moi koledzy. Często. Ale spróbuję wam zrobić taki krótki, może mi się uda, tego jakoś drastycznie nie zepsuć. Piosenka się tytuł Idę. I no, jest jedną z moich najbardziej ukochanych pieśni. Sobie drogą taką, jaką wolny sam obrałem. Idę, śpiewam, dumny z tego, że swej duszy nie sprzedałem. Idę, śpiewam, dumny z tego, że swej duszy nie sprzedałem. I może ktoś powie mi, że to tak jako głupio brzmi i może zarzucić też, że prowadzę nieznaną zindrę. A ja sobie idę i wybijam takt i czuję się wolny, wolny jak ptak. I wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba, prócz dachu nad głową i kromki chleba. Wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba, dachu nad głową i kromki chleba. I dzięki Ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się położyć na złocistych kłosach. Dzięki Ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się wytarzać w babich lata włosach. Dzięki Ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się wytarzać w babich lata włosach. Za to, że stworzyłeś ślimaka i dzięki stokrotne za małego robaka. Bo rzecz to może skromna i mała, ale niebywale wzniosła i wspaniała. Bo rzecz to może skromna i mała, ale niebywale wzniosła i wspaniała.
za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za czcinę, za źdźbło trawy, za wszystko listowie, za to, co w mym sercu i co w mojej głowie. Dziękować Ci, Panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za czcinę, za źdźbło trawy, za wszystko listowie, za to, co w mym sercu i co w mojej głowie. Dziękować Ci, Panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za czcinę, za źdźbło trawy, za wszystko listowie, za to, co w mym sercu i co w mojej głowie. Dziękować Ci, Panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za czcinę, za źdźbło trawy, za wszystko listowie, za to, co w tym sercu i co w mojej głowie. Za to, co w tym sercu i co w mojej głowie. Za to, co w tym sercu. Bardziej jednakowoż dziękuję za to, co w moim sercu, niż to w mojej głowie. Kochani, polecam serdecznie tę piosenkę w wykonaniu Domyśle w Progach. Marzenka, Monika, Daniel, Wojtek, cała ta ekipa, która na pierwszej płycie domu bodajże tę piosenkę zaaranżowała i zagrała, reaktywując ten utwór zespołu Dnieje. Przepiękne aranżacje głosowe i bardzo piękna i wydaje mi się mądra piosenka. No i kochani, piosenka chyba dzisiaj najbardziej wpasowana w ten moment w roku. Piosenka do słów i muzyki Jurka Filara. Jurek Filar to osoba, przy której zatrzymam się chwilkę dłużej. Również dlatego, że 6? Chyba 6. Musicie na stronie poznańskiej spotkań z balladą zobaczyć. 6 stycznia bodajże. Jurek Filar zagra w ramach poznańskich spotkań z balladą właśnie. Jurek Filar to człowiek dla polskiej piosenki poetyckiej niezwykle zasłużony, choć można powiedzieć, że nie jest to takie nazwisko, które się najbardziej kojarzy, nigdy o to nie zabiegał szczególnie. A szkoda wielka, bo bardzo wiele pięknych pieśni, mądrych i przede wszystkim jest to fantastyczna osoba. Przed miesiącem bodajże w Poznaniu na poznańskich spotkaniach z balladą gościliśmy Pawła Orkisza, też barda tego pokolenia, na którym ja się wzorowałem. Zupełnie inny sposób prezencji pieśni, bardzo balladowy, bardzo romantyczny. Jurek Filar to z kolei żywioł. Też przepiękne piosenki, świetne teksty i zarówno Jurka, jak i Jacka Cygana. Ale żywioł, góralszczyzna w duszy Jurka mimo upływu lat nie maleje i jest to naprawdę koncert, na którym warto być. Poznańskie spotkania z balladą raz w miesiącu w czwartek się odbywają i w tym właśnie miesiącu, w styczniu, który od jutra, od pojutrza. Właśnie Jurek Filar. Po koncercie zaproszonych gości zawsze takie 2 godzinki śpiewogrania całkiem na żywo, nie na ledwo żywo przez internet, tylko całkiem na żywo z udziałem naszych właśnie gości. Więc serdecznie zapraszam, jak komuś Poznanie jest bliskie, może też mieszkacie w tym mieście, w którym ja mam przyjemność żyć, to serdecznie zapraszam na to spotkanie. I Jurek Filar dlatego, że jest to artysta nie tylko niezwykle pięknie piszący i pięknie prezentujący swoje pieśni, ale również jest to prawdziwa ikona skromności, mądrości, taktu i takiej zwykłej ludzkiej fajności. Nie zatracił jej mimo obcowania z wielkimi tych scen poetyckich przez tyle lat. Jurek pozostał człowiekiem niezwykle skromnym i otwartym na takich młodych duchem szarpi drutów, jak ja i moi koledzy z ciszy i koleżanki. To jest niezwykłe. To się niezwykle rzadko zdarza i ja to niezwykle cenię u tych zasłużonych artystów, że potrafią, że chcą i że im się chce zauważyć kogoś poza sobą. A nie każdy to potrafi. Piosenka na nowy rok. Siedzę, kiedy słońce lśni. Będę siedział, gdy zapadnie noc. Czekam nowych, lepszych dni, kiedy stary z nowym wznoszą toast.
siedzę sobie, grzeję kości, sam na sam ze samotnością i nie czekam wcale gości. W purpurowej filiżance piję wino. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą toast. Już jutro. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą toast. Siedzę, kiedy słońce lśni, będę siedział, gdy zapadnie noc. Czekam nowych, lepszych dni, kiedy stary z nowym znoszą toast. Siedzę, kiedy słońce lśni, będę siedział, gdy zapadnie noc. Czekam nowych, lepszych dni, w purpurowej filiżance czekam wiosny. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą toast. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą toast. Ja mam nadzieję, że po drugiej stronie nie lenicie się, patrząc tylko w ekran, tylko sobie śpiewacie choćby pod nosem ze mną tę piosenkę. Spróbujcie, będzie mi raźniej. Jestem ciekawy, czy tam jesteście i śpiewacie ze mną. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą toast. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym znoszą toast. Nic do marzeń, nic do żalu, kiedy stary z nowym wznoszą toast. Jutro będziemy sobie właśnie wznosić w różnych miejscach kraju. Jestem ciekawy, gdzie spędzacie tę jutrzejszą noc Sylwestra, bo napiszcie mi w komentarzach. Ja potem, gdy kończę to granie na ledwo żywo, to sobie z lubością czytam te wszystkie wasze komentarze, którymi się wymieniacie, bądź też dzielicie ze mną. Jest to mega fajne i przyjemne. Przepraszam, że nie odpisuję na wszystkie, ale jest ich takie multum, że siłą rzeczy musiałbym się powtarzać, dziękując wam za miłe słowa pod moim adresem, albo co ważniejsze, pod adresem piosenek, które gram, bo akurat w tym wykonaniu, gdzie w większości gram nie swoje piosenki, gram piosenki nie po to, żeby mnie komplementować, tylko z nadzieją, że te pieśni, które są dla mnie ważne i które uważam za piękne, będziecie też tak postrzegali. To jest największa dla mnie radość, a nie jakieś tutaj mierzenie się z wykonawczością tychże właśnie pieśni, bo cały czas serdecznie polecam wszystkim drążenie tematu i szukanie oryginalnych wykonań tychże pieśni na głos, najpiękniejszymi wykonaniami, jakie można sobie wyobrazić. Ja tylko sygnalizuję, że takie piękne piosenki są i dzielę się z tymi z wami, które najbardziej mi grają w duszy z różnych aspektów, o których, jak zauważyliście, dużo mówię. Kochani, i jeszcze jeden bardzo zasłużony bard dla piosenki poetyckiej, Tadeusz Woźniak, no, znany z kilku ważnych pieśni, Smaki, zapach pomarańczy, przede wszystkim Zegarmi z światła, pieśń, która też być może się pojawi gdzieś w którymś momencie bardziej adekwatnym porą roku, bądź też datą w kalendarzu. Ale ta piosenka, z tego co widzę, zakończy dzisiaj set 10 kolejnych ważnych dla mnie piosenek. Przed nami jeszcze Kołysanka będzie dzisiaj, ale ta 10 z pieśni ważnych to ostatnia z tej 10 dzisiaj. No i to jest zarazem piosenka, którą chciałbym serdecznie wszystkim moim przyjaciołom zadedykować słowami i muzyką Tadeusza Woźniaka właśnie. Ta godność, bądźmy spokojni i zawsze godni. Spokoju nigdy nie za wiele, jak już wcześniej ustaliliśmy, podstawowa rzecz to się nie starzeć i być spokojnym. Ale trzecia wartość, którą serdecznie wszystkim wam polecam i sobie również, to jest umiejętność zachowania godności. Takiej właśnie godności, która pozwala nie wchodzić w obrzydliwe pyskówki, która pozwala
dać się czasami opluć po to tylko, żeby potem móc spojrzeć w lustro i nie oddawać tych ciosów, które się dostaje od życia i od ludzi, bo to tylko powoduje powstawanie efektu kuli śnieżnej, a ten nigdy nie jest dobry. A bodaj to dla wszystkich moich przyjaciół, ludzi serdecznych i prawdziwych. A bodaj to każdy w domu słodko pędził chwilę, troskliwością otoczony, przyjmowany mile. A bodaj to w każdej chwili samo było śliczne, komu dnie łaskawie płyną, temu zdrowie liczne. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni i zawsze godni. A bodaj to każda ręka przyjacielem była, dobre niechaj się pamięta, zapomnij miłe. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni i zawsze godni. A bodaj to choćby wieki same wesołości, złe się niechaj nie doczeka, więcej jest miłości. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawy czas uciekał. Bądźmy spokojni i zawsze godni. A bodaj to choćby wieki same wesołości, złe się niechaj nie doczeka, więcej jest miłości. No i to jest chyba najpiękniejsza puenta tego roku. Nic piękniej nie byłbym w stanie wam życzyć niż taki dwuwiersz z piosenki Tadeusza Woźniaka. Złe się niechaj nie doczeka, więcej jest miłości. I tego wam najbardziej życzę. Niech ta miłość będzie głównym bohaterem, główną bohaterką całego waszego przyszłego roku, a nie na przykład C2H5OH. C2H5OH, o którym zaczynałem dzisiejsze śpiewogranie, niech będzie głównym bohaterem dnia jutrzejszego, a właściwie wieczoru jutrzejszego. No i pozostaje mi życzyć również, żebyście jakoś obronną ręką wybrnęli z poranka 1 stycznia. Żebyśmy wszyscy wybrnęli, bo ja też się bywa, że nie oszczędzam przy tej okazji. I kołysanka. Tradycyjnie 10 ważnych piosenek i kołysanka. Zawsze podkreślam, że ta kołysanka nie jest nieważną piosenką. Po prostu wychodzi z konwencji na skutek tego, że na pierwszym śpiewograniu nie policzyłem sumiennie pieśni i zagrałem 11. Więc żeby zachować
pewną symetrię i rytmikę i równość liczb postanowiłem dorobić taką ideologię, że 11 piosenka będzie kołysanką. Tak się to szczęśliwie zdarzyło w tym pierwszym śpiewograniu. No i stało się tradycją. Czasami tak bywa, że przypadkowe sytuacje stają się świecką tradycją. Tak też było w tym przypadku. Dlatego też kołysanka, pieśń dodatkowa, jakby zawsze będzie piosenką kołysankową, niezależnie od tego, jaką tematykę będą miały kolejne śpiewogrania. A będą miały tematyki, bo to nie będą tylko piosenki według klucza pieśni tych moich ulubionych. Będę starał się również zrobić Wam set piosenek o miłości, set piosenek o domu, set moich piosenek autorskich, może set piosenek ciszy, może set piosenek ze starej szuflady projektu, który współtworzyłem i współtworzę dalej. Różne mam pomysły na to, zobaczymy na ile wystarczy. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tych co poniedziałkowych spotkaniach online na Ledwo Żywo, to tam jest gdzieś taka opcja, że można sobie tam powiadomienia włączyć, ja w dalszym ciągu nie wiem gdzie, ale myślę, że sobie to ogarniecie. No i kołysanka. Tym razem znana pieśniarka, zasłużenie znana i piosenka, którą również bardzo lubię, już od tytułu można powiedzieć, Martyna Jakubowicz. Muzyka i wykonanie, i słowa. I kołysanka dla misiaków. No te misiaki, mam nadzieję, że się uda. Taka o. W tym pokoju bardzo cicho dziś, po trzech dniach nareszcie śpisz gdzieś za oknem. Został ból. Całych siebie chcemy dać, kilku ludzi dobrze nas zna, tylko czasem słabnie nam puls. Śpiewajcie jak znacie. Już dobrze. Dobrze już, już dobrze, dobrze już, już dobrze, dobrze już, już dobrze, dobrze już. Może trzeba raz upaść na twarz, swoje rzeczy ubogiemu dać i zacząć malować bez farb. Przeklinamy dzień za dniem, śpisz, bo życie nie, nie jest snem. Taki ciężar tylko skina ci kark. Siedzi anioł stróż, strzeże naszych ciał i dusz. Za pokutę muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust, chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz moje wino pić. Już dobrze. Dobrze już. Już dobrze. Dobrze już. Już dobrze. Dobrze już. I teraz, jak macie jakieś takie sprawy w tym roku, które za plecami zostały, to sobie tak zaśpiewajcie, ale z taką wiarą, nie? Żeby ten temat zamknąć. Dobrze już. Rok się kończy, będzie nowy. Już dobrze. Dobrze już. Już dobrze. Dobrze już.
jeżeli ta piosenka może być taką alegorią wzburzonego morza, którym jest rok, który za nami, mniej lub bardziej wzburzonego, bo każdy inną historię w tym roku pewnie z Was miał, to może fajnie byłoby wyobrazić sobie ten ostatni dzień roku jako taką bezpieczną przystań, do której się wpływa z tego, tym okrętem sfatygowanym kolejnym rokiem życia i móc sobie tak powiedzieć: już dobrze, już koniec, tego już nie ma, i zacząć od nowa. Upaść na twarz, swoje rzeczy ubogiemu dać i zacząć malować bez farb. Nie zapominajcie o tym, że mamy taką możliwość w większości przypadków, poza fatalnymi zbiegami okoliczności i losu. Możemy malować świat bez farb, i swój świat, i świat innych ludzi, i zwierząt. Pamiętajcie o nich tego Sylwestra. I pamiętajcie o innych ludziach w przyszłym roku. Kochani, jeszcze ogłoszenie duszpasterskie. Po nowym roku ruszamy z Ciszą w trasę koncertową. Koncerty styczniowe to Łódź, Poznań, Jelenia Góra, Inowrocław, Piła, Borne-Sulinowo. Nie pamiętam dalej, co jest dalej. Ale wkrótce na stronach będzie już troszkę napisane. Serdecznie zapraszamy na te koncerty z Cieszykami. Zabieramy się też powoli za płytę Ciszy jak ta kolejną. Ja bardzo intensywnie pracuję nad moimi dwoma płytami, pomiędzy Ciszą a Ciszą, druga i trzecia część. Za chwilkę będę nagrywał wokale, podkłady muzyczne już w dużej części są zrobione. To takie płyty z moimi piosenkami, które powstały od maja mijającego roku do jesieni. Powstało ich 38 bodajże. Większość z nich zawiera na drugiej i trzeciej części projektu pomiędzy Ciszą a Ciszą. Można ten projekt wesprzeć na portalu Zrzutka. Na mojej stronie są wszystkie odnośniki do tego. Jeżeli ciekawi jesteście tych piosenek, ja będę dzisiaj sobie pewnie grał na śpiewograniach w styczniu, lutym. To ci z Was, którzy nie słyszeli, będą mieli okazję sobie ich posłuchać. Co jeszcze miałem powiedzieć? Pamiętajcie o poznańskich spotkaniach z balladą. To fajna bardzo jest impreza i serdecznie zapraszam, jak komuś jest blisko do Poznania. To serdecznie na nią zapraszam. No i jeszcze raz wszystkiego najpiękniejszego na ten nowy rok. Uważajcie na siebie w Sylwestra. Przeżyjcie jakoś 1 stycznia i zacznijcie ten nowy 2020, takie dwie równe cyferki. Tak, żeby żadnego końca, innego końca świata nie było, jak w wierszu Miłosza i piosence Wojtka Leśniaka. Niech będzie tak właśnie sielsko, anielsko, niech będzie ładnie. Tak, żebyśmy na koniec roku mogli sobie znów zaśpiewać już dobrze, dobrze już, żeby ten rok się zaczął i równie pięknie się zaczynał, jak się skończył. No i co? Zapraszam Was za tydzień na kolejne śpiewanie już całkowicie po nowym roku, a jeszcze nie wiem, co wtedy zagram i jaka będzie specyfika. Napiszcie mi, gdzie spędzacie Sylwestra. Ciekawy jestem bardzo, gdzie słuchacze i przyjaciele i znajomi, bo bardzo wielu wśród Was jest osób, które znam osobiście. Gdzie tego Sylwestra spędzacie? Może mi podpowiecie jakiś pomysł, w którego kierunku podążę. Jeszcze raz wielkie dzięki. Nie strzelajcie w Sylwestra, kochajcie się, róbcie zakupy w niedzielę. Do zobaczenia.